Dzień dobry, z tej strony Antoni i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj ze mną jest mój brat Erik, tylko oczywiście za kamerą. Dziś będziemy grać w popularną grę na YouTubie. Oczywiście to będzie gra, co jest w Mr. Boxie. Będziemy wkładać prędzej i przeciwnik będzie wkładał rzecz, którą ja nie znam. I będę musiał po dotyku ją rozkładać. Łatwa zasada. Łatwe zasady. A więc zapraszamy do oglądania. Teraz gram w papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Ja będę wam ciekawa z tyłu. A więc ja zaczynam. Ja wygrałem, a więc ja pierwszy wkładam rzecz do pudełka. A widzicie, jeszcze Erik nie bierz. Jest pierwsza rzecz w Mr. Boxie. Erik ma zamknięte oczy i teraz bierze. No, może brać. Wiem, co to jest. To jest do malowania farbami. Ale co? Widzicie, Erik nie wie, co to jest. Zobaczcie. I wiem, że to jest do malowania farbami. Ale Erik nie wie, jak to się nazywa. No ale po prostu. Powiedz, czy to jest do malowania farbami? Ja nie wiem. Ty na pewno, tak, do malowania farbami. Pędzel. Brawo. Pędzel. Teraz ja teraz Erik będzie wkładał mi rzecz, a ja będę zgadywał. Antoni teraz będzie brał. I może iść tam na tą rzecz? Tak. Czekajcie, co to może być? O kurde, ty cwaniaczku. No. Wyjąłeś sobie tą ścierkę do... To ja wiem, co to jest. Zatyczka do markera, tylko że wyjął tutaj ścierkę do tablicy. Kurde, myślałam, że... Tak, zacząć do markera pomalowania tablicy, tylko wyjął sobie tu taką zatyczkę, o tutaj gumka taka była, i to jest do tego markera, o. Teraz Erik będzie losował. Teraz zobaczcie, Erik ma tą rzecz, jeszcze nie bierz, widzicie, co to jest? To jest taka rzecz, o taka. Erik na pewno nie zgadnie pomysł. Już mam? Tak, możesz wziąć. Nie widziałam rzeczy w tym domu. Może się spodziewać, że to jest, ale... No co to może być? Nie zgadnie. No dawaj, Ereczku. Jeszcze ja to pokażę. Odpowiedź. Nie. No podpowiedź. No nie. Oj, myślę, że... No powiedz, że wąż. Nie no, może... Do... Nie linijka taka plastikowa, tylko taka papierowa. Dobrze? Brawo, ja nie mogę, jak on to zgadza? No. Tak! Zgaduję. Słuchajcie, teraz ja... Zgadam teraz ja, będę wkładał rzecz Antoniemu. Okej, Antoni, nagrywam. Teraz słuchajcie. Ciekawe, czy Antoni zgadnie. Łatwiznę. To jest ta pokrowiec z aparatów, tacie. Oj. Tam jest chyba aparat nawet. No sprawdź. Tak, jest aparat. Czuć się. Sprawdź. Czuć, że jest aparat. Nie chcę otwierać, bo nie chcę nie zbić, ale jest aparat. Dobrze, zgadłeś. Mogę powiedzieć. I teraz Erik będzie rozgłosował i zgadywał, a ja będę wkładał rzecz. Uwaga, jeszcze Erik nie bierz. Zobaczcie, co to jest. To jest taka rzecz. Ciekawe, czy Erik zgadnie. Erik jest dobra, więc może zgaść. To jest mała rzecz, a więc widzicie, Erik ma kłopoty z wzięciem tej rzeczy. No i co, Erik, jakie twoje są to doświadczenie? Co myślisz? Doświadczenie jest dobre, bo to na pewno jest zapałka. Ale chcesz na 1000%? Może nie być. Zapałka. Brawo. Widzicie? Zapałkę zgadza. Teraz ja będę wkładał, a ty nie możesz. O, i jeśli chcesz, żebyśmy dalej nagrywali takie filmy, jak ten. Jeżeli chcesz, żebyśmy dalej nagrywali takie filmy, to subskrybuj na kanale, jeśli nie chcecie przegapić innych filmów. Teraz ja będę wkładał Antoniemu rzecz ostatnią moją i później Antoniemu będzie wkładał ostatnią.
Okej, okay, Antoni, tu już ma zamknięte oczy. Tutaj możecie zauważyć rzecz. Już mogę brać? No, jeszcze nie, a teraz. Auto Hot Wheels. Dobrze. Ja nie wiem, jak to szybko zgaduje, ale ja... To do mnie szybko, do mózgu idzie informacja. Jak czuję tymi rękami, ja to nie wiem, jaka to jest szybkość. Jak czucie, już idzie do mózgu. Ja to nie wiem, jaka to jest szybkość, ale teraz daję rękami. Uwaga, Erik pomyśli, że to, co jest, takiej gry. Bo on lubi granie gry i on pomyśli, że to jest gry. Ale to nie jest gry, a on to masz brać. Pomyśli, że to zmyślone z gry, ale to nie. Zmyślone z gry, myślałem, że... Powiedz, że to Cutting gry, Pliers. Granie, to właśnie o to mi chodziło, Cutting Pliers, ale to jest wieszak. Dobry. Jaki wieszak? Ten, kurna, jak jest tutaj koszulka, to można ją tak przyczepić. Do czego? Do koszulki. No na pewno to jest... Jak tam. Jest koszulka, to można tym przyczepić do koszulki? Ja nie rozumiem ciebie. Nie, jest koszulka. Jeśli chcesz, żeby ona ci nie spadła, to możesz ją zaczepić tym, o tak otworzyć i będzie się trzymała. To na brawo. Pewno, na pewno. Spinacz. Uwaga! Teraz będzie ostatnia rzecz, którą Erik mi włoży do tego Mr. Boxa. Piszcie w komentarzach, kto dał trudniejsze rzeczy, a kto nie. Przechodzimy do odcinka. Słuchajcie, o to jest rzecz. Okej, okay, Antoni, zgadujesz. I piszcie w komentarzach, kto był lepszy w tym, ja czy Erik. Dobra, dobra. No i to jest ten cykr. Cyrk. Dobrze. Na tym kończymy odcinek. Jeżeli chcecie, żebyśmy dalej nagrywali takie odcinki, to subskrybujcie nasz kanał i dawajcie łapki w górę, jeżeli nie chcecie, żeby łowił was następny odcinek. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.